Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Ubiegłej nocy w Polsce zmienił się układ baryczny. Nasz kraj podzielony został na dwie części: niżowy zachód i wyżowe centrum, a także wschód. To nieustannie wpływa na pogodę. Taki podział będziemy obserwować też najbliższej nocy. W przeważającej części kraju noc będzie pogodna i bez opadów, natomiast na zachodzie wystąpią lokalne burze, popada silniejszy wiatr, powieje też bardziej intensywnie. Natomiast na termometrach przyjemne wartości to będzie ciepła noc, 13-14 stopni w przeważającym obszarze kraju, najchłodniej w Zakopanem, tam 8 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia nadal w Polsce kształtować się będą dwa układy, niżowy i wyżowy. Na zachodzie nadal pochmurnie, popada deszcz, wystąpią też lokalne burze. Natomiast w pozostałych rejonach Polski zdecydowanie więcej pogody, będzie nawet słonecznie, ale tylko do południa. W drugiej części dnia trzeba przygotować się na duże zachmurzenie, również opady deszczu, a także lokalne burze. Na termometrach jednak przyjemne wartości, 25-26 stopni w przeważającym obszarze kraju. Najchłodniej na krańcach zachodnich, tam zaledwie 17-18 stopni Celsjusza. Sprawdźmy teraz, jaka pogoda czeka mieszkańców naszego województwa. Na Kujawach noc zapowiada się pogodna, niebo z wieloma przejaśnieniami, rozpogodzeniami, aż to bez chmurnego nieba, bez opadów i ciepła. Nad ranem mieszkańcy odnotują 13-14 stopni Celsjusza. I taka pogodna aura czeka nas też jutro, a na pewno do południa. Po południu na zachodzie województwa synoptycy zapowiadają lokalne burze, opady, silniejszy wiatr. Może także wystąpić opad gradu. Natomiast na termometrach dalej wysokie wartości, 25-26 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli spadać. Jutro w okolicach Bydgoszczy w południe 1009 hektopaskali. Tymczasem żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.